I ostatnie pytanie. Mam pytanie odnośnie języka EFL. Pytanie od Krzyśka. Mam kod programu do AmiBrokera w wyżej wymienionym języku. Chciałbym go jednak używać na platformie MetaTrader 4, czyli w języku MQL. Jak można to zrobić? Czy kod w języku EFL można przetłumaczyć na język MQL jakoś automatycznie, czy musi to zrobić programista? I czy jeżeli robi to programista, to wystarczy mu posiadany przeze mnie kod w EFL, czy też trzeba wytłumaczyć programiście algorytmy? Z chęcią korzystałbym z AmiBrokera na zasadzie zautomatyzowanych transakcji, lecz ten program nie składa samych zleceń, lecz podaje tylko sygnały do zajmowania pozycji. I tutaj muszę to pytanie podzielić na dwie części. Mianowicie, można tłumaczyć między dowolnymi językami giełdowymi kody. Nie zaufałbym osobiście nigdy automatowi, ponieważ czasami drobny niuans może spowodować zupełnie inne działanie systemu. Dlatego tutaj raczej bym widział, że powinien to robić ktoś, kto się naprawdę na tym zna po prostu. Natomiast jeżeli programista jest dobry w obydwu językach, to nie potrzebuje wytłumaczenia algorytmów. Algorytmy wynikają z kodu. On ma tak zrobić w drugim języku, żeby zrobiło dokładnie to samo, co w tym pierwszym języku. Nie musi nawet rozumieć, o co chodzi w tym algorytmie. Mają być wykonane te same polecenia. I teraz jeszcze ostatnia uwaga odnośnie zautomatyzowanych transakcji. AmiBroker może inwestować automatycznie i to na kilka sposobów. Po pierwsze, od dawna już AmiBroker może być podłączony do brokera, który się nazywa Interactive Brokers. To jest amerykański broker, który jako pierwszy miał w AmiBrokerze instrukcje do składania zleceń automatycznych. Od pół roku, chyba nawet już dłużej, no nie jestem pewien. W Polsce również jest możliwe inwestowanie automatyczne z AmiBrokera za pomocą biura maklerskiego BOSSA. Poza tym, no to już jest kwestia wtedy większej znajomości tych dwóch programów. Można AmiBrokera spiąć również z MetaTraderem. Czyli niekoniecznie trzeba by wtedy przepisywać kod EFL na kod MQL, tylko AmiBroker składa zlecenia MetaTraderowi, wywołując odpowiednie reakcje, jeśli chodzi o prawdziwe zlecenia na rynku. Natomiast tutaj oczywiście przy wszystkim, jeśli chodzi o automatyczne inwestowanie, ocieramy się o bardzo skomplikowane sprawy i uważam, że w pełni automatyczne inwestowanie nie jest wcale dobre dla początkujących, o ile zawsze będę Wam propagował przetestowanie bardzo dokładne systemu, o tyle wcale nie będę Wam tak propagował automatycznego inwestowania. Do tego trzeba mieć konkretne rozwiązania. Nie do końca trzeba je zrobić samemu, można korzystać z pewnych gotowców. Ale wyobraźcie sobie, co się dzieje, jeżeli program, który inwestuje Wam na rynku, nagle się zawiesi. Albo jeżeli uruchamiacie go na domowym komputerze i nagle nie ma u Was prądu. A zlecenie jest na rynku i program miał pilnować, żeby wyjść z tego rynku w odpowiednim momencie. Może bardzo łatwo dojść do tragicznej sytuacji, kiedy Wasz kapitał niespodziewanie zniknie. Te rzeczy daje się rozwiązać przez replikację, czyli dwa komputery na przykład pracujące nad tym samym tematem, pilnujące się nawzajem. Wyprowadza się takie coś w ogóle z domowych internetów, natomiast nie są to rozwiązana stop loss, jeżeli jest na rynku, to nie zniknie, owszem, ale jeżeli na przykład stop loss jest obliczeniowy, chociażby właśnie z ATR-a, to jego nie ma tak naprawdę na rynku, tylko program reaguje w danym momencie na to, co wychodzi mu z obliczeń. Nie zawsze się robi stop loss jako konkretną pozycję. Zresztą nieraz jest to niewskazane na niektórych rynkach.